Cześć, przychodzę do Was z filmikiem i newsami marcowymi na uczelni Asbiro. My jesteśmy właśnie po seminarium marcowym. Zaczęliśmy ten miesiąc z przytupem, prawie 700 naszych studentów, mnóstwo gości, mnóstwo wykładowców. Mam nadzieję, że wszystkie te osoby, które były z nami, są zadowolone z tego weekendu. Z naszej perspektywy było bardzo merytorycznie i świetna integracja. W związku z tym mam nadzieję, że też Wam się podobało. Jeżeli ktoś z Was już wie, że chciałby do nas dołączyć na seminarium kolejne, czyli w czerwcu, na koniec roku akademickiego, to zapraszam, wchodźcie do nas już na ofertę, można kupić bilety, wydaje mi się, że wyjątkowo tanio. Później oczywiście ta cena będzie wzrastać, więc kto z Was już jest pewny, że będzie w czerwcu, koniecznie wejdźcie na naszą ofertę już teraz i kupcie ten bilet taniej. No i co, nasz zespół, 2 dni wolnego pewnie, żeby się zregenerować i odpocząć po tym weekendzie intensywnym. No i działamy dalej. Do 8 marca można dołączyć do tych marcowych grup na kurs przedsiębiorczości i na studia podyplomowe MBA i 3 specjalizacje, więc jeżeli ktoś z Was jeszcze myśli, żeby dołączyć teraz, a nie w październiku, to zapraszamy serdecznie. Do 8 marca zapisy. Dodatkowo nasz cały zespół łódzki szykuje się na dni otwarte, które odbędą się na naszej uczelni w Łodzi 23 i 24 kwietnia. To jest takie wydarzenie, które organizujemy pod kątem wszystkich osób, które się zastanawiają, czy dołączyć do nas na studia wyższe 1. i 2. stopnia. Mamy już 3 kierunki tych studiów, 2 kierunki studiów licencjackich i studia magisterskie. Można do nas przyjechać w ten weekend na dni otwarte, zobaczyć, jak działamy, poznać wykładowców, zobaczyć, jak to wszystko na miejscu działa i zadecydować, czy Asbiro jest uczelnią dla Ciebie, więc zapraszam na dni otwarte. Dodatkowo w połowie marca startują zapisy na Plan na Start. To jest ten nasz konkurs na pomysły na biznes. Jeżeli masz pomysł na biznes, który jeszcze nie funkcjonuje, lub też masz już działającą firmę, ale macie jakiś nowy pomysł, chcecie się rozwinąć i szukacie feedbacku od doświadczonych przedsiębiorców, to zapraszamy do aplikowania na konkurs Plan na Start, który tym razem będzie połączony z edycją Klubu Inwestora. Wejdźcie na stronę plannastart.pl i tam wszystkie informacje. I ostatnia rzecz, którą jeszcze chciałam Wam powiedzieć, to to, że nasza ekipa już przygotowuje się do wyjazdu do Holandii. 2 kwietnia nasz zespół razem z asbirowcami, z wykładowcami leci do Holandii. Eindhoven i Amsterdam. Lecimy tylko na kilka dni, bo od 2 do 6, więc to będzie taki przedłużony weekend. To jest wyjazd z cyklu Poznaj Biznes w i tym razem Asbiro rusza do Holandii. Będą spotkania z przedsiębiorcami lokalnymi, będziemy dowiadywać się, jak działa lokalny rynek. Będziemy szukać jakichś nisz, ciekawych pomysłów dla nas, jak zaistnieć w Holandii lub też może jak zacząć robić jakieś biznesy tutaj właśnie z Holendrami. Także wszystkich zainteresowanych zapraszam serdecznie. No i dobrego marca Wam życzę. Do zobaczenia w Asbiro.